Hejo, tutaj Lisiczka i witam was dzisiaj w challenge'u, do którego wyzwał mnie Crysis, bo się z niego śmiałam, jak jemu szło. Jest to mapka The Tower of Terror. Jest to mapka, tak jak będzie widać, o, będzie widać, parkour. Mapka jest wykonana przez Red Hat 10, Red Hat 10 oraz ma on kanał na YouTubie Jacuzzi Gaming, do którego serdecznie zapraszam. Można wejść i napisać, jak to polscy youtuberzy lamią w parkury. No i co? I chyba zaczniemy, nie? Au, spadłam. Zastanawiam się, czy mam w ogóle dźwięki Minecrafta. Ale... a, mam! Mam, teraz słyszę. Z Crysis się śmiałam, ja sama za dobra w parkurach nie jestem, więc mam nadzieję, że trochę będzie mi szło, może. A? Kurde! Dawno nie nagrywałam żadnych takich mapek, o których musiałam się złościć, tego też nie lubię. Więc jeżeli chcecie mi zrobić jakąś mapkę, to pamiętajcie, bez parkurów, bo się będę bardzo złościła. No, co się dzieje? Co? Sprawdzę sobie jeszcze. Nie, mam sprinta. Mam wrażenie, że ten sprint to jakiś taki marny. Nie wiem czemu. Okej. Nie! Co to jest? Dlaczego na jednym ostatnim bloku spadłam? Ktoś mi to wytłumaczy? Na tych krańcach jest ciężko, jak się tak zakręca. Ile to ma poziomów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. Mówicie, że będzie ciężej? To będzie ciekawe. Ja cię kręcę. Raz mi się udało. Spadłam na takim prostym skoku. Ja wiem, że pewnie znajdzie się 10 osób, które mi w komentarzach napiszą, że nie tak się robi parkury i musisz jechać, nie puszczając. Ech. Właśnie tak, tak? Oprócz tego, że na tym ostatnim mogłabym trafić. Yes. No nie. Ścieknę się. Ale przynajmniej z momentum biegnę już. Widzicie, wystarczy trochę poćwiczyć i wszystko wam wyjdzie. Nie no, ten fragment już jadę po prostu jak koksu. Dobra. Za szybko naciskam spację i puszczam... puszczam shifta. O. Dobra. Czemu tu spadłam? No nie, czemu tam spadam? Hello. Co się dzieje? Nie jest źle, dopiero 4 minuty. Odliczmy to, że minutę mi zajęło powiedzenie co i jak. Teraz w ogóle nie mogę wskoczyć nawet na pierwszy blok. Świetnie. Co się dzieje? Przecież to jest najłatwiejszy poziom, tak? Uff. Wow. Okej. Tam są chyba niewidzialne bloki, nie? Tak. Okej. Poziom pierwszy mamy za sobą. To nie jest tak źle. Dlatego mi tak źle tu szło. To są niewidzialne bloki, o które pewnie się głową obijałam. Chyba jest adventure. Chyba jesteśmy na game modzie Adventure, na którym nie widać bloków. Panie, nie za słabo pan oświetliłeś. Ja ci się kręcę, będę się znowu teraz męczyć. Podobno niektórzy po 2 minuty to przechodzą. Chyba ktoś, kto parkour robi codziennie po kilka godzin. Albo przynajmniej ćwiczy i jest dobry w tym. Okej. Okej. To są niewidzialne bloki? Ten drugi nie był taki zły. Musiałam trochę ogarnąć, skąd się zaczyna. I ten poziom nie będzie taki zły chyba. Myślałam, że tam jest jakaś tabliczka. A, za szybko próbowałam. Oczywiście takie drobne przypomnienie. No nie, po co się przesuwałam? Cofnęłam się do tyłu. O milimetr, co prawda, ale wiadomo. Przypomnienie drobne dla tych nowych widzów, czy dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Jeżeli słyszycie coś w tle, to jest Crysis. No niestety, dzielimy razem mieszkanie, no i wiecie. Nagrywam, wyganiam go do kuchni, ale sobie coś tam paple z kolegami. Łomatko. Dobra. Tam jestem na 3. poziomie z 8, a minęło 7 minut. Może to zrobię w mniej niż godzinę, nie? Chciałabym tutaj spaść. Przeszłam 3 poziomy, zostało mi 5. 7 minut minęło. Nie jest tak źle. Au. Mogłam się tego spodziewać. Żebym się za bardzo też nie rozpędziła. Tych przy brzegach. Tak. What? O! Nie lubię tego autora mapy. Daje takie. Teraz znowu nie mogę tego przeskoczyć. Jakaś klątwa czy co? Okej. Teraz spadnę pewnie. No! Po co ja to mówiłam? Nie. Chyba po 1. 1. O, jest. Dobra. 4 poziomy w 9 minut. Nie jest źle. Tędy. Nie. Tak? Jakiś momentum, czy co? Wątpię. Kurde. Ej! No nie. Ile to jest bloków? 1, 2, 3, 4. No, mogłoby się to zaliczać jako momentum, ale chyba da się to przeskoczyć. No, chyba patrzę w dobrą stronę. W górę raczej nie pójdę. Tam tym bardziej. Dobra. Nie no, tak z rozpędu to chyba tego nie zrobię. Kurde. Aaaa! Dlaczego pierwszy skok jest taki trudny, co? No nie. Teraz się dowiem, że jakoś za wcześnie wyskakuje, czy co? O! 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 Teraz to zepsuję. Nie! Uff. Tam jest tabliczka z momentu dopiero. Dokąd muszę z momentu mówić? Okej. Ja się męczę przy pierwszym, a on mi tu mówi o momentum na drugim. Dobra. Znowu się męczymy. Please. Dlaczego mój kot teraz siedzi cicho, kiedy mogłoby mi kibicować? Może by mnie to podniosło na duchu i nie wiem, dało kociej zręczności. Okej. A mi to się palce trzęsą, jakby od tego zależało moje życie. Co ty robisz? Jesteś świetny, lubię cię. Tylko nie wiem, po co mi to. A bo ja tu gdzieś muszę dalej, tak? Nie no, powinien być już złoty, tak? A, jestem już na złotym. O, ja cię kręcę. No dobra, to 12 minut i zostały mi 3, czyli 5 przeszłam. Przeszedłam. Tak dla niekumatych wiem, jak się mówi. Ale będę miała dziwnych komentarzy pod tym filmikiem. Prawie tak jak pod... co ja gram? Electric Floor z Fabim. I miałam spam z niczami. I sama nie kumałam, o co chodzi. I potem sobie przejrzałam jeszcze raz ten filmik, ten materiał. I się skumałam, że kazałam pisać znicze, bo umarłam. A ten złoty chyba? Nie! Nie mówcie, że tam jest ten już sufit. Ja cię kręcę. Okej. Okej. Sufit jest tutaj, tak? Dobrze rozumiem? O! No nie. Ach. Znowu. Po prostu w tym jednym miejscu mam wrażenie, jakbym uderzała o coś głową. To takie dziwne. No. Tutaj gdzieś. Co tu jest? Ale nie jest źle. 15 minut i mam 5/8 zrobione. Wow, ho, ho, wow. Będę musiała wyłączyć te chmury. Chciałam tak zerknąć, czy rzeczywiście jestem już na 6. I zobaczyłam jedną wielką chmurę. A, i następnym razem, jak każę wam coś napisać, to piszcie też minuty. Jeśli na przykład teraz w 15 minucie filmiku powiem, że macie mi wysyłać, nie wiem, serduszka w komentarzach, to napiszcie, że to z tej minuty, bo potem siedzę i się zastanawiam, czemu jest taka fala w komentarzach. Okej. No dlaczego? Bez przesady. A i wiem, że ludzi powinnam wyzwać, ale to wyzwę was na końcu, jak będę tam u góry. Na diamentach. Czy gdzie to tam prowadzi? Żebyście musieli obejrzeć do końca, chociaż właściwie będzie to też w tytule filmu. Wow! Dało mi się! Gdzie to były te chmury? Dzięki, teraz widzę przynajmniej, co będę robić. Gdzie jest początek? Tutaj. No nie. Okej. Okay. No. Dobra. Tu jest sufit. Czekajcie, ale ja bym mogła chyba drugą stronę? Nie, nie mogę. Kurczę, szkoda. Aha, ale i tak będę musiała w tamtą stronę przejść, bo tam jest drabinka. Świetnie. Okej. Myślałam, że teraz też mnie uderzy w głowę. Powinnam pewnie shifta włączyć, co? Gdzieś tam słyszałam, czytałam, nie wiem, obejrzałam, widziałam. Skąd się dowiedziałam, że... Aha, chciałam ominąć jeden. To mnie pokarało. Że jeżeli jest taka sytuacja z drabinkami, to shiftem się chyba nie próbuje... Kurde. Ale popatrzcie, z każdą kolejną próbą coraz szybciej mi idzie przechodzenie do pewnego momentu. Coraz mniej problemów mam z pewnymi sprawami, chyba że tak zepsuję jak teraz. Dlatego też wam polecam, jeżeli nie umiecie grać w jakąś grę, czy nie umiecie rysować, czy nie umiecie pisać, robić czegokolwiek po prostu, to po prostu ćwiczcie. Wiadomo, że nie wyjdzie wam za pierwszym razem, możecie się trochę denerwować, możecie się złościć, ale w końcu wam się może udać. Tak jak tu. I tu. I tu. I tu. Mi nie wyszło. Nie, nie spadaj w dół. Psk. Powinien zrobić coś takiego, że nie da się spaść. No prawie mi po drabinkach zeszła postać. Aha. 20 minut i zostały mi 2 poziomy. Zrobię to w mniej niż 30 minut. Jestem zwycięzcą. Tak jak to Crysis nieładnie na którymś tam filmiku wyciął. Tak się z niego naśmiewałam. Ja cię kręcę palcem, mnie już bolą od wciskania kontrola. Znaczy sprinta po prostu, bo ja mam zmienione. Okej. 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 Okej, okej. 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 Jest! Udało mi się. Dobra. Dobra, no to co, diamenty? Diamenty, 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 diamenty. A, uderzyłam się w głowę! Da się tutaj dwie strony? Nie, nie da się. Taka klaustrofobia trochę, tak mało przestrzeni, w głowę się uderzam. W górę jest jakieś wejście. Okay. Mówię wam, to nie jest zły wynik. Jest 21 minut. Odliczmy jakąś minutę na zaczęcie. Mówię wam, do 30 minut się wyrabia i będzie normalnej długości filmik. To może nie jest jakiś mega dobry wynik, ale nie jest też mega zły, myślę. Prawie już przeskoczyłam. Co ten? Ten. Nie! Powstrzymałam się. Chciałam powiedzieć coś bardzo nieładnego. Sama nie wiem co, ale na pewno coś bym wymyśliła. Jeżeli skończę przed 26 minutą, to rozwalę tą mapę. A właściwie rozwalę ją i tak, kurde. Nie będę się złościć. Zobaczycie, ja jeszcze Crysisa wyzwę na kolejny parkour. A wy mi znajdziecie taki, który go wymęczy. Kurde, złapałam już drabinek, no. Dlaczego puściłaś? Dlaczego masz takie słabe rączki? Aż mnie nos zaswędział z tego wszystkiego. Najbardziej próbowałam, przeskoczyłam. Okej. Okay. Skoro i tak można. Kurde. Dobra. Chyba mi się kolejny raz nie uda. Chociaż może. Moc momentum. No nie. Najbardziej śmieszy. Dobra, teraz mi nie wyszło. Chyba uderzyłem w ścianę. Moc momentum pozwoli ci ominąć wszelkie przeszkody. Aż mi się język poplątał. Okej. Okay. No! Przecież złapałam! Złapałam się tego rączkami i nogami, no! A tak poza tym... to może to zobaczą pewne fajne osoby, którym dedykuję to zwycięstwo, bo spotkałam się dzisiaj, znaczy w dniu, w którym to nagrywam, z pewnymi osobami z Brodatych. Tak, chciałam powiedzieć ze Skype'a, ale oni raczej częściej na Brodatych siedzą, a jedna z tych osób nawet nie była nigdy na Skype'ie. Za dużo gram na Skype'ie ostatnio. Chciałam pozdrowić Ailinę, chciałam pozdrowić CyberWolfa i jego żonę Diandrę. Ona ma chyba nick Diandra1. Nie jestem pewna, bo zwracam się do niej raczej po imieniu. Uff. I ich serdecznie pozdrawiam. W końcu mi się udało. Jak o was pomyślałam, to mi się udało to przejść. Co się stanie? A, wygrałam! Gratulacje, pokonałeś! The Tower of Terror. Naciśnij, żeby zobaczyć. Wow! Będziemy jechać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zagrania w tą mapkę, do pokonania tego challenge'u wyzywam Mortalcia. Jestem pewna, że świetnie ci pójdzie. Wyzywam Spajkiego, o ile ktoś inny go jeszcze już nie wyzwał. Bo nie wiem, jak to tam jest. Wow! Wyrzuciło mnie. Chcę jeszcze raz, ej. Okej. Tak, wyzywam Mortalcie, Spajkiego i każdą osobę, która będzie chciała spróbować zagrać w tą grę. Link do pobrania będziecie mieć w opisie. I mam nadzieję, że wam się podobało to, jak mi poszło. Myślę, że te 26 chyba minut, czy coś koło tego, to nie było wcale aż tak źle. Piszcie mi też w komentarzach, jeżeli zagracie, jaki wy mieliście wynik. A to jest mój przystanek. Hehe. A wiecie, co teraz się stanie? I... to... Aż czasami szkoda, że nie mam jakiś... No, dajesz. Nie poddawaj się, uda ci się. Nie wiem, ona czasami jakby nie chciała. Wow, 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 no tak, tu jest redstone. Okej. Dobra. Ja cię kręcę. Szaleństwo. To zrobił w powietrzu, to będzie mi ciężko to podpalić. Ale mamy jeszcze kilka minut. Na pewno będzie się wam podobało. Uważaj na ten redstone. A tu pod spodem. O. Coś takiego. Żeby mi te bloki nie spadały, tylko wybuchały. Nie wiem, czy jest to potrzebne, ale na wszelki wypadek. Wiecie, jakby miało ładniej wybuchać. No, szczyt. Zrobimy sobie takie ładne... Taki ładny wygląd. O nie. O nie. Się stanęło się. Jeszcze tutaj. I te piękne diamenty. Czemu by nie? Gdzieś tu była pochodnia. Gdzie ona jest? Tu jest. Cześć. O, spadnie. Muszę to zrobić tak. Pedrek wytrzymały. O, myślę, że tak to lepiej wygląda. Gdy jest prześwit, można popatrzeć sobie. Okej. Myślę, że trochę się wyżyłam na tej mapie. Więcej mi się chyba nie chce. Tak więc zapraszam do zagrania samemu. I trzymajcie się. Pa, pa!